Tak wygląda Kania, czubajeczka Kania. Ruchomy pierścień, czyli że nie jest przyrośnięty do nogi, tak jak w srobotniku. Można go oderwać. Typowy wzorek dla Kani na nodze. Tutaj nóżka nie wystaje z pochwy, tylko jest to bulwa zwykła. Tu jeszcze charakterystyczny jest ten rowek, gdzie wchodzi noga do kapelusza. Przy sromotniku blaszki bezpośrednio stykają się z nogą. I co my tu mamy? No i tutaj łuseczki na kapeluszu. Charakterystyczny sutosław, który wystaje. Oczywiście nie przy każdej kani to widać. Ta kania akurat już jest trochę stara. Widać po kolorze blaszek. O tak, nogę można spokojnie wyrwać. Noga jest jeszcze w środku, pusta. Jest taka zdrewniała, o. Nie jest pełna, tylko o, się tak łamie. O, aż chrupie. Nie rozumiem, jak można pomylić kanie ze sromotnikiem.